swojego bookstagrama, czyli profil o książkach na platformie Instagram, założyłam jakieś 6 lat temu. Szukałam miejsca, w którym będę mogła opowiadać o czytanych przeze mnie książkach, wchodzić w dyskusje z innymi czytelnikami i tak też się stało. Były to początki formowania się bookstagramowej społeczności. Zawsze imponowały mi osoby opowiadające o książkach w sposób barwny, kwiecisty, ale wiedziałam, że to nie jest mój styl, że moje opowiadanie o książkach jest bardziej proste i emocjonalne, stąd też nazwa prostymi słowami. Od samego początku wiedziałam, że będę chciała mówić i pisać o książkach w taki sposób, żeby treści były jak najbardziej przystępne i dostępne dla każdego, bo według mnie książki czytać może każdy i nie jest to rozrywka zarezerwowana tylko dla wybranych. Tworzę od 6 lat na Instagramie, a od około 1,5 roku odkrywam też nowości na TikToku. Jeśli lubicie książki kryminalne, thrillery, romanse i powieści obyczajowe, to takich znajdziecie u mnie najwięcej, bo takie sięgam najczęściej. Mówię dużo w różnych formach, cały czas z nimi eksperymentuję, ale zawsze mówię prosto i bardzo emocjonalnie. Więc zajrzyjcie, zobaczcie, czy taka forma narracji Wam odpowiada, a jeśli tak, to zostańcie ze mną na dłużej. Lubię czytać, bo życie w jednym świecie to dla mnie zdecydowanie za mało. Sporym zaskoczeniem to na pewno dostrzeżenie mojej działalności spośród tylu innych tysięcy książkowych twórców jest ogromnym wyróżnieniem i traktuję to jako takie przyjacielskie poklepanie mnie po plecach i powiedzenie: hej Natalia, robisz fajną robotę. Nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby tej nominacji, gdyby nie moi wspaniali obserwatorzy, którzy wspierają mnie na co dzień, także jestem im ogromnie wdzięczna. Bardzo, bardzo Wam dziękuję.